Michał Cichy, MAPL, znajdujemy się w warszawskim Centrum Atletyki, a ze mną jest Marian Żółkowski, który już 25 maja wystąpił na Gali Fan z Patrykiem Nowakiem. Marian, Patryk to kolejny zawodnik, który jest mocny w zapasach i powiedz mi, czy przygotowania jakoś specjalnie pod niego są dostosowane, że jest zapaśnikiem? No tak, Patryk Nowak jest moim kolejnym rywalem. Tak jak powiedziałeś, jest zapaśnikiem. No, z tymi zapaśnikami zawsze można powiedzieć, że miałem problemy. Właściwie większość swoich walk, które przegrałem, to właśnie przez to, że ktoś mnie obalał. Gdyby nie te trafienie Rembeckiego, to pewnie by tak samo bym przegrał właśnie na punkty przez obalenia. No powiem tak, stricte nie robię totalnie zapasów pod Patryka. Po prostu to, co robiłem przed walką z Rembeckim, te wszystkie przygotowania, tak naprawdę, bo ta walka to jest, no, przed tylko miałem walkę z Mateuszem, po prostu przeciągnąłem te przygotowania, jeszcze dołożyłem sparingi, dołożyłem boks, no zapasy też tam oczywiście robię, więc po prostu przeciągam te przygotowania pod Mateusza na Patryka. W wywiadzie dla Jacka Adamczyka gruchnęła wiadomość, że odszedłeś od trenera Oknińskiego. Powiedz mi, jak w ogóle teraz trenujesz, kto jest twoim trenerem, jak wyglądają te przygotowania? No, tak jak powiedziałeś, odszedłem już od trenera Oknińskiego. Co prawda dalej jestem w klubie Akademia Sportu Walki, ale to jest bardziej się podpisuje pod Unity Team. To jest klub mojego trenera głównego, Pawła Mistewicza. No to jest trener, no nie jest za bardzo znany w świecie MMA, ale jest fenomenalny, jeśli chodzi o brazylijskie jiu-jitsu. No nawet te jiu-jitsu, które mam, no to no, w dużej mierze właśnie dzięki Pawłowi. No i tak z nim się przygotowuję, on jest moim głównym trenerem, ale właśnie robię dużo z boksu z trenerem Jackiem Kucharczykiem i no i tutaj w WCA sparuję, tutaj trenuję z chłopakami, bo no, najlepszy klub w Polsce, myślę. Ostatnia walka była main eventem gali w Warszawie, teraz twoja walka jest bodajże trzecia od początku. Czy to w ogóle ma na ciebie wpływ, że walczysz wcześniej, czy nawet wolisz, bo możesz na spokojnie wyjść do walki? No, z jednej strony trochę się czułem zdegradowany, że trochę przesada, no bo tak naprawdę spojrzeć na tą kartę, no to jakby nie patrzeć, mam świetny rekord, jestem wysoko w rankingu, więc trochę czułem się zdegradowany. Nie mówiąc o tym, że miałem w Fenie miałem trzy walki, dwa razy to był co-main event i raz walka wieczoru, ale potrafię to zrozumieć, ja też nie jestem zawodnikiem, który sprzedaje dużo biletów, nawet jeśli gala jest w Warszawie, więc potrafię to zrozumieć, że we Wrocławiu promowani są inni zawodnicy, jak Mateusz Głąb, który jest tak z tamtej okolicy, czy ty Mateusz Łopaczek, więc nie dziwię się w jakimś sensie, a tak naprawdę nie przeszkadza mi to pod innym względem, nie przeszkadza mi, bo nie muszę czekać, będę mógł stoczyć pojedynek i obejrzeć sobie galę na spokojnie. Wspomniałem tu o poprzedniej walce, więc nie sposób nie wspomnieć o tym, co Mateusz Rembecki u nas w wywiadzie powiedział, że poddaje wątpliwość to, że zostałeś w ogóle przebadany pod względem dopingu. Jak w ogóle zareagowałeś na te słowa Mateusza? Nie, no to śmiać mi się chciało, w sensie takim, że Mateusz, tak w ogóle sytuacja wyglądała właśnie tak, że byłem zdziwiony, że Mateusz tak szybko się przebadał, bo no, ludzie o tym nie wiedzą, ale przez to, że przed walką zawodnik bardzo się odwadnia, jest na sauna, to wszystko, po walce tak samo, tym bardziej walka, która trwała 4 rundy, to jest 20 minut walki, więc zawodnik jest bardzo, bardzo odwodniony po walce i gdy się idzie na takie testy, bardzo ciężko jest oddać ten mocz. Raz byłem badany właśnie z Kurczewskim, to pamiętam, że
siedzieliśmy tam 2,5 godziny, bo nie mogliśmy, cały czas piliśmy wodę, nie mogliśmy oddać tego moczu i zdziwiłem się, że wszedłem do pokoiku, bo tam zawsze jest właśnie taki pokoik, tam są, jest dwóch ludzi z komisji, jeden był ze mną, a drugi poszedł, był przy Mateuszu i ja wszedłem gdzieś po mniej więcej 15-20 minutach, zanim się przebrałem, wszystko, bo już miałem doświadczenie, wiedziałem, że najlepiej się przebrać, wziąć już wszystkie rzeczy, spakować, wejść do pokoiku, bo tam się będzie siedziało, piło tą wodę, więc ja tam po 15 minutach byłem w tym pokoiku i już dowiedziałem się, że Mateusz już oddał mocz i trochę mnie to zdziwiło, bo 15 minut to jest bardzo, bardzo dziwne, a ja tam siedziałem półtorej godziny, zanim udało mi się oddać ten mocz, no ale no już nie kwestionuję tego. Myślę, że po prostu no jakoś Mateuszowi udało się oddać ten mocz 15 minut, więc i on był przebadany, ja byłem przebadany, no i niestety z mojej perspektywy Mateusz nie wpadł. No ja oczywiście, no, najlepiej niech zobrazuje to, że ja musiałbym być człowiekiem bez honoru, skoro mówię o tych testach, wywalczyłem te testy i się sam nie przebadałem, to ja byłbym jakimś, nie wiem, jakimś podludziem chyba w tym momencie. Patryk Nowak teraz będzie twoim rywalem i zastanawiam mnie, czy to ty chciałeś tak szybko się odkuć po tej walce z Rembeckim, czy to Fen chciał ci dać od razu walkę? Nie. Po walce z Rembeckim walka była w sobotę, w niedzielę no, jakoś przetrawiłem to i w poniedziałek zadzwoniłem do Pawła Jóźwiaka, powiedziałem, że nie ma co czekać, że chcę walkę, że kogokolwiek, żeby mi dali, że po prostu chcę szybko, nie miałem żadnych obrażeń, nie miałem żadnych śladów na twarzy, noga mnie trochę bolała od kopania, no, trochę wątroba mnie też bolała, ale to na dniach to przeszło, więc byłem gotowy do walki, zadzwoniłem i powiedziałem, że chcę walkę, no i Paweł Jóźwiak tutaj fajnie się zachował, że praktycznie od razu dał mi pojedynek. Tą walką wypełniasz kontrakt z Fenem, czy jeszcze masz jakieś tam zapisane starcia? Nie, no mam. W sensie, z tego co pamiętam, to mam do 2020 chyba kontrakt z Fenem. Dobra, Marian, więcej Cię nie będę męczył, bo jeszcze pewnie pogadamy po ważeniu, więc dziękuję Ci bardzo za wywiad i powodzenia. Dziękuję, pozdrawiam czytelników MMA.pl. No i chciałem pozdrowić szybko Pawła Mistewicza, trenera Jacka Kucharczyka, Pawła Puściana, mojego sponsora, dzięki któremu trenuję, wszystko mi się układa, można tak powiedzieć, i firmę Thermoplex, Alcatel, moją dziewczynę i wszystkich, którzy mi kibicują. Thank you.